Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Dzisiaj troszeczkę zaspałem, ale to nie szkodzi. Zapowiada się piękny dzień, a więc czas ruszać na wykopki. Dotarłem już na docelową działeczkę, na której będę dzisiaj chodził. Ta działka jest poniżej tej działki, na której chodziłem tydzień temu. Część tej łuneczki tutaj przy tych krzakach w tamtym roku zrobiłem. Znalazłem tutaj chyba jakiś taki depozycik krzyżyków, medalików i coś tam jeszcze. Ale to tylko tutaj w dole chodziłem, bo wtedy nie była dostępna ta cała łuneczka, gdyż zarośnięta była trawą. Teraz akurat widzicie, jest trawa bardzo niziutka, ale w tamtej części jeszcze woda stoi, bo są rozlewiska nad Bugiem. Duży stan wody jest na Bugu. A więc będę chodził tam, gdzie będzie można. No tutaj jest z 2-3 hektary łąki, więc na pewno dzisiaj tego nie zrobię. Wykrywacz włączony. Zaczynamy od dostrojenia do kanału. Balast do gruntu automatyczny. Głośność audio maksymalna 25, poziom żelaza też 25, sygnał wiodący 5, ilość tonów dźwiękowych 5, dyskryminacja widzicie na 0. Prędkość przemiatania, czyli reaktywacja 3. Program pole 1, częstotliwość 15 kHz. Spróbujemy czułość 25. Jakby się wzbudzało za bardzo, to będę wam mówił i będę zmniejszał tą czułość. Dobra, zaczynam tutaj poszukiwania na tej łoneczce i zobaczymy, co dzisiaj wyjdzie. Trafiłem na pierwszy sygnał. Zasięg wchodzi tak około 10 cm nad ziemią. Na skali około 30. Dzisiaj to trzeba będzie wykrywać cały czas odkładać i kostki wycinać. Niby jest przy wodzie ta łuneczka, ale tak czy tak ciężko dzisiaj będzie. No niestety, wszystkie pola już, które mam na pozwoleniach, już są zasiane, więc
do żniw będziecie mnie widywać na łoneczkach i będziemy wycinać kosteczki. O. Teraz to jeszcze miękko, bo wiosna jest, dużo wody, mokro wszędzie. O. Kopnąłem, woda podchodzi. Obiekt nadal jest tutaj. Dzisiaj ręce będą całe w błocie. Zapewne. Niestety. Taka już pogoda. Włączamy wykrywacz. Ja sobie rękawice założę. Dzisiaj sobie już wziąłem jasne dresy, bo podobno już kleszcze są i chciałbym takiego jegomościa, jak się przyczepi, widzieć, że mi gdzieś tam nie wlazł. Jest tutaj ten obiekt. Tutaj wypadł. Mam to i jest pierwszy czubeczek dzisiaj, który wyszedł z głębokości około 15 cm. Pogoda piękna, jest kilka minut po 7. Cieplutko, tak że dzisiaj pewnie będę już w koszulce chodził. Tak sobie już rękawy podwinąłem z bluzy. Zbyt daleko nie odszedłem, bo tutaj niecały metr i mam kolejny sygnał. Na skali wartość jest troszeczkę lepsza, ponad 50. W zasięg wchodzi tak z 15-20 cm. Odkładamy wykrywacz i kopiemy kolejną kosteczkę. Dużo ptactwa jest na tych rozlewiskach. Odłożymy kosteczkę. Tutaj jest ten sygnał. Jest kuleczka szrapnelowa, ale taka większa, jak widzicie. No dzisiaj zapewne ich sporo będzie wychodzić. Zawsze w tej pierwszej wojnie światowej mega dużo wychodzi. Kolejny krok i kolejny sygnał. Patrzcie, tutaj przy moim bucie była ta kuleczka. A tutaj mam kolejny sygnał. Jeszcze lepszy, ponad 70 na skali. Zasięg wchodzi tak z 20 cm nad ziemią. Dobra, teraz to będziemy robić. Na takich łąkach dobry szpadel to podstawa. Nie będę reklamował, jakiego ja używam, ale po rączce na pewno kojarzycie tą markę. I sprawdza się ten szpadel, bo zazwyczaj wszystkie to łamałem. 2-3 szpadle w sezonie, a ten już któryś sezon daje radę. O, super, wyszło już, widzicie, woda podchodzi, ale to nic. Jak fajne fanty, to można się w błocie zaplać. Dobra. Jest sygnał. Gdzieś tutaj.
Mam to w dłoni. O, moneta. Jest jakaś duża moneta. Dobra, tylko krecika wytrę. Włożę go tutaj. I zobaczymy, co to za monetka. O, chyba kopiejka. Tak, leżała sobie ze 100 lat tutaj na tej łące. Dokładnie dwie kopiejki. Rocznik, a teraz nie będę próbował rozszyfrować, bo szkoda czasu na to. Na podsumowaniu. Mam kolejny sygnał. W zasięg wchodzi tak około 15-20 cm nad ziemią. Czułość wykrywacza jest na 24. Na skali ponad 60. Spróbujemy to wykopać. Już wyszło i to chyba będzie czubeczek, jak dobrze widzę. O, tutaj jest czubeczek ołowiany, czyli ostro tutaj strzelali. Kolejny sygnał namierzony. Zasięg wchodzi tak z 20 cm nad ziemią, około 40 na skali. Spróbujemy to wykopać. Dopiero zacząłem drugą długość tej łoneczki, więc sporo dzisiaj będzie tego chodzenia. Tak myślę, że do 15 dam radę tutaj, jak się zmobilizuję. Obiad wziąłem ze sobą, to sobie coś zjem na polu. Tutaj już wyszło, czyli jest gdzieś około na 10-15 cm głębokości. Dobra. Mam to w dłoni. Jest. I co to jest? Chyba żołnierzyk jakiś wyszedł. No bym się wydaje, jakaś figurka. Patrzcie. Delikatnie, żeby nic mu nie zrobić. No jakaś figurka ołowiana. Chyba jakiś żołnierz. Ta i karabin ma na ramieniu. Ale fajne. Mam kolejny sygnał. W zasięg wchodzi tak z 10 cm nad wodą, bo już tutaj praktycznie w wodzie jest. Na skali około 40. Trzeba kopać. Dlatego gumowce zawsze muszą być. Ale wolę w gumowcach chodzić po łące, bo kleszcze tak nie wchodzą na poszukiwacza. Jakby się chodziło w jakichś takich butach krótszych, że tak powiem. No. I widać na takim gumowcu bardziej. Dobra, sprawdzimy, czy wyszło. Już wyszło.
Okej. Jest w tej grudce. W tej grudce ziemi to jest. Oj. I kolejny czubeczek, tak z głębokości 15 cm w błotku. Mam i kolejny sygnał. Zasięg wchodzi tak z 10 cm nad ziemią. Około 40 na skali. A tutaj wyżej to już jest bardziej twarda ta ziemia na tej łące. Jeszcze głębiej. O, tak mi się wydaje, że widzę. Jest kuleczka ze szrapnelka. Ale głębokość dosyć duża już. Ponad 25 cm. Mam dosyć fajny sygnał. W zasięg wchodzi tak z 20 cm nad ziemią. Ponad 80 na skali. No, jestem na łące, w takim pastwisku, więc nie dziwcie się, że tutaj jest jakaś kupa konia na łące. Normalna rzecz. W Warszawie na Marszałkowskiej raczej tego się nie widuje. A na łące tak. Chociaż jak tam jakieś koniki jeżdżą bryczkami, to może i tam się czasami trafi jakaś kupa. Dobra. Coś jest i jest monetka. Jest monetka i to będzie PRL 1 zł, 86 rok. To ta moneta jest młodsza ode mnie. Jakiś szczyt z głębokości 10 cm. Trafiłem na kolejny sygnał. Zasięg wchodzi tak około 20 cm nad ziemią. Na skali ponad 20. Już wyszło. Tutaj jest. Pinpointer, fajna sprawa. Większość wykrywaczy teraz je posiada. Tych takich troszeczkę droższych zazwyczaj. Zbieramy tą grudkę i szukamy, ale darnia jest ciężka do wyszukiwania, nawet kreta ciężko wbić, tego nie wciskam go na siłę, żeby go nie zniszczyć. Wskazywało, że gdzieś z tej strony. Krecik działa. Masakra.
O, jest. Jest jakiś guzior. Zaraz sprawdzimy, co to. Co to wyszło? Ciekawe, czy posiada jakieś cechy. Nie. Takich płaskich. O, duszka nawet nie zacząłem. Ale uszko, jak widać, urwane jest. Razem ze mną jest kolega Andrzej, właściciel tego rancha, przystanek Matcze. On też dzisiaj z wykrywaczem chodzi i znalazł już jeden grosik z drugiej RP, 33 rocznik. A ja tutaj mam taki sygnał. Zasięg wchodzi. Tak. Z 10-15 cm. Ponad 30 na skali. Sprawdzimy, czy jest. Jest w tej kostce. Dobra. Włączamy krecika. Jeszcze rękawiczkę złożę, bo gdzieś tam chodziłem sobie. Coś mam. Jest jakaś monetka. Jest jakaś moneta. Nie za duża. Co to może być? Bardzo zaklejona. Chyba ją trzeba będzie umyć. Nie jestem w stanie teraz wam powiedzieć, co za moneta. Może na podsumowanie uda się rozszyfrować. Wyszła z głębokości około 10-15 cm. A kolega Andrzej wykopał taki oto jakiś scyzoryk. Patrzcie. O, trochę zardzewiał. No, ciekawe znalezisko. O, gości ma. Kolejny sygnał. W zasięg wchodzi tak z 20 cm nad ziemią. Na skali ponad 30. Jest w ziemi. Na tej ściance.
Założę rękawiczkę i będziemy szukać. Jest moneta, ale tą monetę chyba kolega Andrzej zgubił. 5 zł współczesne. Mam kolejny sygnał. Zasięg wchodzi tak z 25 cm. Ponad 50 na skali. I już wyszło. Jest gdzieś w tej wykopanej ziemi. Spróbujemy trochę porozrywać. Jest jakiś guziczek. Ja tylko przestawię. Jest guziczek i wygląda mi na saraczka. I uszko też jest, ale wygięte, ale to nie szkodzi. Jest uszko. I to będzie carski guziczek. Piechota oczywiście. Z głębokości wyszedł 10-15 cm. Proszę bardzo. Mam kolejny sygnał. Zasięg wchodzi tak z 15 cm nad ziemią. Na skali około 70. Jest ziemi. Zaraz zobaczymy, czy uda się teraz to wykopać. Z tej strony bardziej. Wyszło już. Zaraz sprawdzimy. Gdzieś tutaj bardziej. Jakąś monetę, taką malutką, na odłożę krecika, wezmę szczoteczkę i zobaczymy, co to za monetka. No, jeden grosz
PRL-u. Rocznik 49. Czyli przyszedł Grosik i znalazł nowszy Grosik. Mam kolejny sygnał. W zasięg wchodzi tak z 20-25 cm nad ziemią. Około 40 na skali. Jest jakiś buzior. Jest jakiś buziszek, który sobie już wypadł z tej kosteczki. Zaraz zobaczymy, co to za guzik. Zaczniemy od łóżka, które jest. Jest łóżko. A guzik to będzie prusaczek. I jest kolejny sygnał. W zasięg wchodzi tak z 25 cm. Ponad 80 na skali. I ładnie, ładnie dzwoni. Jeszcze jest chyba bardziej z tej strony. Wyszło. Jakaś zielona moneta. Taka dosyć spora, jak nasza 5-złotówka współczesna. Ciekawe, czy coś będzie na niej widać. O, niestety nie. Taki wycieruch. Kończę dzisiejsze poszukiwania. I po drodze jeszcze zajadę do jednej miejscowości, aby odebrać pozwolenia od znajomego rolnika, u którego pod stodołą w tamtym tygodniu znalazłem
łuseczki od tego działa niemieckiego Morser 18, więc we wrześniu prawdopodobnie już będziemy na sąsiednim polu, tym za stodołą, będziemy szukać kolejnych takich wielkich łusek. Zobaczymy, czy coś we wrześniu się znajdzie. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. Jestem już w domu, to są śmieci oraz mały złom z tego wypadu. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc zaczynamy podsumowanie. Kolega Andrzej znalazł taki oto scyzoryk, jak widzicie, bardzo skorodowany. Lecimy dalej. Czubeczki ołowiane, łuseczki karabinowe, jedna prawie niezniszczona od Moserka. Dwie kuleczki szrapnelowe, tutaj połóweczka taka, widzicie, takie kuleczki, kawałek pierścienia od szrapnela, trzy monety z PRL-u, jeden grosz, to chyba będą 2 złote i złotóweczka, dwie kopiejki, 1898 rok, taka duża moneta, nieczytelna, guzik prusaczek z uszkiem, na szczęście tutaj wam pokazuję, proszę bardzo, guzik płaszczowy. Ja chyba od tego słońca miałem jakieś zaćmienie, ale ja na tym guziku widzę ponownie armaty, czyli to będzie artyleria, tylko w bardzo słabym stanie, ale jest kolejny guzior. Proszę bardzo, uszko jest, delikatnie się trzyma z jednej strony na tym drucie, z drugiej strony, jak widzicie, jest delikatnie urwane, ale jest kolejna artyleria. Taki ołowiany żołnierzyk. I na sam koniec dwa chyba najfajniejsze fanty według mnie, dwie monetki z drugiej RP. 5 groszy, 23 rocznik i jeden grosz, który znalazł kolega Andrzej, 33 rok. Stan tej monety nie jest za super, widzicie, troszeczkę zaklejona, sporo patyny na niej, takiej zieloniutkiej jest. Jak widzieliście, Xterka znów bardzo dobrze sobie poradziła. Trzy fajne fanty tym razem wyszły, czyli guziczek i te dwie monety. Jestem z tego wypadu zadowolony. Nie tylko na polach ten wykrywacz sobie dobrze radzi, ale też widzicie i na łące, i troszeczkę w takim bardziej podmokłym terenie. Kolejny wypad planuję na majówkę, również z Xterką Pro. Zobaczymy, co będzie dalej wychodziło z sąsiednich działeczek. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mówił Grosik do was. Cześć!